Przepraszam, przejedź przez Rądko. To nie jest Rondo, to jest Rądko. W ogóle daj spokój. Genua. Rondo Genua. No więc to kiedyś ze Spacją z Łodzi wracam. Noc jest, pusta droga, pięknie światła mam włączone. 90 na godzinę lecę, bo ni chuja, nawet pies podartą dupą mnie tego. Nagle kurwa tu z krzaków wylatuje kurwa glinia z tymi malty lirach. 50 złotych mi ukradł, kurwa złodziej. Ale punktów nie było. Wtedy punktów nie było jeszcze. Ale złodziej mi 50 punktów w kieszeni ukradł. 50 złotych. 50 złotych. Cieszył mi się. Wtedy też się cieszył. Bo dalej była taka agencja towarzyska, Rupta to Seta. I mój kolega ze szkoły prowadził. Nazywał się Rupta Sosteta. W telewizji był ten. W telewizji była sprawa taka, że właśnie w tym burdelu gliniarze często przepierwczali w kurwie pieniędzy. No tutaj łapali, no i moje pieniądze poszły na liczki. 3 tygodnie później była sprawa w telewizji. Jeden do Janki z tym, bo wynurwałaś trochę. Ja już myślałem, że byś ty przeszedł sobie na porażkę na to łóżko. A to ja tak wyszedłeś, ale mama cię podtrzymała i tak wyszło. No, znaczy mama to nie to, że mama, tylko ty miałeś mokre stopy jeszcze. Nie wyszło. Trochę miałeś mokre stopy, mokre ręce do końca. Mamie się wyślizgnąłeś. Poleciałeś, a to szyba, a to po chuj tam w ogóle te drzwi są wstawione, to nie wiem. Ale już nie będzie. Nie będzie. Teraz już nie będzie szyb, problem rozwiązany. Nie będzie szyb żadnych, nie chcę tych te założyć. Problem rozwiązany, ty mi nie będzie. Nie, no co będę ją denerwował. Tylko tam pierdol zawału została. Nie musi wyjść, wszystko jest okej.